Ostatnio dużo mówię na temat wiary. Jakoś tak jestem poruszony, aby tą kwestię zaznaczyć. Wiemy, że bez wiary nie możemy podobać się Bogu, że w naszych relacjach społeczności z Bogiem wiara jest konieczna, jest niezbędna. Bóg nagradza wiarę, Bóg honoruje wiarę. Bóg oczekuje, że jako jego stworzenie, a szczególnie jako jego lud, będziemy ludźmi wiary. Poświęciliśmy jedno nasze spotkanie dziewiątemu rozdziałowi Ewangelii Mateusza, gdzie wyraźnie Jezus zwraca uwagę w czterech cudach zwraca uwagę na wiarę. Szuka wiary, dostrzega wiarę i tą wiarę nagradza. List do Hebrajczyków wyraźnie mówi, że bez wiary, bez zaufania. Kiedy mówię wiara, czy kiedy pismo mówi wiara, to słowo greckie, pistis wiara, znaczy zaufanie także. Wierzyć, ufać, zaufać Bogu. I <śmów> mówiliśmy, że diabeł ma taką swoją metodę, on to próbuje robić. Po pierwsze, w ogóle nie chcę, żeby ludzie wierzyli Bogu i Bożemu Słowu. A jeżeli już uwierzą Bogu, to diabeł chce zamknąć nasze usta. Mówiliśmy to na przykładzie tego opętanego, którego demon pozbawił mowy, był niemową, w wyniku opętania stał się niemową. To nie była taka przyrodzona choroba, coś tam się wydarzyło neurologicznego. Ale to wyraźnie było opętanie powiązane z chorobą. Często, często Ewangelie nam o tym mówią, że kiedy diabeł kogoś związuje, demony kogoś związują, to bardzo często też związują jego ciało, powodują choroby różnego rodzaju. Yy, powodują sytuacje, gdzie ludzie nie są w stanie kontrolować samych siebie. Tam jest mowa w niektórych przypadkach, że rzuca mojego syna czy moją córkę w ogień, albo rzuca go i wydaje się, że on już tego momentu nie przeżyje. A więc Jezus, kiedy widzi wiarę, kiedy dostrzega chociaż odrobinę wiary, On to honoruje. Jemu to bardzo się podoba. Zresztą wszyscy lubimy, kiedy ludzie nam ufają. Oczywiście, że na zaufanie trzeba sobie zasłużyć, prawda? Jeżeli jesteśmy ludźmi spolegliwymi, ludźmi, którzy wypowiadają słowo i dotrzymują słowa, w ten sposób budujemy zaufanie u drugich. Jeżeli nasze, jak ktoś mówi, nasze usta są jak cholewa, prawda, I, i mówimy jedno, robimy inaczej. Albo nie zwracamy w ogóle uwagi na to, co mówimy, po prostu chlap, chlapiemy językiem, mówimy, ale inni biorą to poważnie, ale z czasem mogą odkryć, że nie należy nas traktować poważnie. Ale Bóg wypowiada słowo i oczekuje, że my będziemy Jego słowu ufać. Bóg nie mówi o tak sobie, żeby mówić. Każde Jego słowo, które jest zapisane w tej księdze, Każde jego słowo jest jego tchnieniem. Życie oddajnym tchnieniem. Przynosi życie, przemienia życie. Kiedy traktujemy to słowo z całą powagą, bo to jest Boże słowo, nieludzkie, chociaż napisane przez ludzi, to on zatroszczył się o to, aby mógł wyrazić wszystko to, co chciał, abyśmy usłyszeli. Mówiliśmy, że wiara, przez wiarę ty i ja jesteśmy w stanie odebrać Boże obietnice. Przez wiarę zrozumiałem, że jestem grzesznikiem. Do tego przekonało mnie to słowo. Nie, że tam, no, jak to niektórzy mówią, no przecież wszyscy grzeszą. Tak? Wszyscy grzeszą, ale musisz sobie uświadomić, ja jestem grzesznikiem. I ja muszę coś z tym zrobić. Nie mogę sam siebie usprawiedliwić. Nawet brat brata nie jest w stanie wykupić. Jak może ktoś zapłacić modlitwami, uczynkami za twoje grzechy, jeżeli za swoje nawet nie potrafi, nie? Gdzieś tam mówi się o jakiejś skarbnicy. Że to później gdzieś ma znac... nie ma żadnego znaczenia, bo w oczach świętego Boga nie ma ani jednego sprawiedliwego, prawda? To jak grzesznik może coś zrobić, żeby drugiego od czegoś wykupić? To jest nie, zupełnie nie, roz... nie mające żadnej logiki w oparciu o Boże Słowo. Jedynie co przed Bogiem ma wartość, to jest ofiara Chrystusa, złożona na krzyżu. Raz. Niepowtarzalna. Amen. I wiara pozwala mi uchwycić to, że krew baranka Bożego Jezusa została przelana za mnie, i ja wierzę, że ta krew i ta ofiara gładzi Twoje i moje grzechy. Jestem wtedy wolny. Przez wiarę usprawiedliwiony w oczach Boga. To jest piękne. Nie mogę do tego nic dodać. Po prostu muszę albo to zaakceptować, przyjąć albo po prostu dalej iść swoją własną drogą, która źle się skończy. Bez wiary, bez tego zaufania temu, co Bóg dokonał w Chrystusie na krzyżu, dla ciebie i dla mnie nie ma odkupienia. Nie ma zbawienia. Ludzie próbują robić różne rzeczy. Wiecie, czasami dostrzegam w Bożym słowie, chcę dzisiaj wspomnieć o dwóch jeśli mi się uda, jak nie, to o jednym wydarzeniu, gdzie jakieś w jednym przypadku, przynajmniej w tym pierwszym, który chcę wspomnieć, są tam jakieś śladowe ilości wiary. Gdybym wziął, przyniósł dzisiaj Wam ziarenko gorczycy, to byście go nie zobaczyli na mojej dłoni. Pamiętacie, co Jezus powiedział: gdybyście mieli wiarę wielkości ziarenka gorczycy. Moglibyście rzec tej górze, żeby się przeniosła, i ona się przeniesie. Oczywiście, że jest to parabola, jest to przenośnia. Jezus mówi o tym, o problemach, o sytuacjach. Jesteś w stanie to pokonać, jeśli masz wiarę. I chociaż te problemy i trudności będą jak góra, to jeśli ufasz, jeśli wierzysz, jesteś w stanie przez to przejść. Te góry. One się obniżą, te przeszkody znikną. W Ewangelii Łukasza, w piątym rozdziale, czytamy tak od pierwszego wiersza. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezary, da tłum tłoczył się dokoła niego, by słuchał słowa Bożego. Ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci, a wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjedź na, głęb wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. A pedenc Szymon rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieć a gdy to uczynił, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak, iż się sieci rwały. Skideli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak, iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło Jego i wszystkich, którzy z Nim byli z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także Jakuba i Jana synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się. Od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd dopuścili wszystko i poszli za nim. Kiedy czytamy tę historię, to dla mnie tutaj jest bardzo wyraźne, że Piotr Szymon nie ma wiary. Powiedziałem ma jakieś śladowe, może na pewno mniejsze niż to ziarno gorczycy. W każdym razie jest sytuacja, że Piotr wraz ze swoim bratem, jeszcze ze swoimi towarzyszami, te dwie łodzie były przy brzegu, oni są po nocnej pracy, łowią. Nie wiem, jak, czy byliście kiedyś na połowie, czy łowiliście na wędkę, ja pamiętam, jak głowiłem na wędkę i modliłem się, żebym nic nie złowił. Bo mi żal było tych ryb. W każdym razie, w każdym razie, też nie jest fajnie, jak pracujesz i nie ma nic. Nic nie złowili, zmęczeni siedzą, i wtedy tam jest Jezus, i tam jest tłum ludzi, i Jezus naucza. Właściwie zaczyna i prosi Piotra, usłusz mi, daj mi swoją łódź, daj mi swoją łódź. Jezus z tej łodzi, Piotr tam siedzi i słucha, może tak jednym uchem trochę słucha, nie wiem. Jezus naucza i później mówi te znamienite słowa, wypłyń na głębie i zarzućcie sieć. I reakcja Piotra jest tutaj dla mnie taka piękna, jeżeli chodzi o jego stwierdzenie. On mówi, Panie, my jesteśmy po całej nocy. Wtedy, kiedy ryby najlepiej biorą, w ciągu dnia ich tam na pewno nie będzie. Tak sobie mógł myśleć. Ale lubię to, ale na Twoje słowo. Ale na Twoje słowo. Zarzucę sieć. Drodzy, jeżeli mamy słowo Pana, mamy wszystko, czego Ty i ja potrzebujemy. Ważne jest, żebyśmy na to słowo zareagowali. Wielu ludzi słucha słowa. Kiwają głowami, mówią: Dobre, dobre słowo. Bracie, dobrze dzisiaj głosiłeś. No i co z tego? Jak następną niedzielę jest tak samo. Nie ma żadnej zmiany u słuchaczy. Ale on mówi, na Twoje słowo. Jest reakcja. On nie mówi tylko, podobało mi się, wiesz, fajne słowo, dobrze, panie. I został w łodzi, oni wypłynęli i efekt znamy. Było tak pełno ryb, że dwie łodzie się napełniły i ewangelista mówi, one się prawie zanurzały, te łodzie. Teraz Piotr przeżywa skruchę, autentyczną skruchę. On wie, że wypływał z wieloma, z wielkimi wątpliwościami. Tak myślę. On mówi: Tam nic nie ma, ale dlatego, że Ty powiedziałeś, ja tam popłynę. Wiecie, posłuszeństwo jest wynikiem wiary. Nawet jeśli sobie jej nie uświadamiamy, jeżeli na Jego Słowo zaczynasz działać, przychodzi błogosławieństwa z posłuszeństwo. Gdyby tylko Izraelici, którzy byli przed wejściem do ziemi obiecanej, okazali posłuszeństwo. I wiara i posłuszeństwo są ściśle z sobą związane. List do Hebrajczyków raz mówi, że nie weszli, bo byli nieposłuszni, a zaraz następnie mówi, nie weszli, bo nie mieli wiary. Dlatego mówię, że Piotr musiał mieć takie śladowe ilości wiary. Ale bez względu na to, może mówisz, ja nie mam wiary, albo ja mam tak mało wiary, że jej sam nawet nie widzę. Ale kiedy okazujemy posłuszeństwo na słowo Pana, bo Pan tak mówi, i nagle widzimy, że ten, który wypowiada słowo, Bóg, który daje obietnicę, przez nasze posłuszeństwo, błogosławieństwo przychodzi do naszego życia. Wielu ludzi czasami mówią, ale ja tego nie rozumiem. Wiecie, Bóg zbawia dla, czasami dla mnie w zadziwiający sposób. Pastor Kiona tutaj u nas usługuje dość często. I pamiętam, jak On przyszedł do Chrystusa, jak było nabożeństwo, było wezwanie, i On wyszedł na środek. Ja do Niego podchodzę i pytam się: O co chcesz się modlić? A On mówi: Nie wiem. Ty powinieneś wiedzieć. No, jak? Wyszedł na wezwanie. Kto chce oddać życie Chrystusowi, przychodzi, stoi taki wysoki mężczyzna. Pytam go, co chcesz? A on mówi, nie wiem. Ale był szczery. Tam było coś, jakieś. Jakaś trocha wiary, poszukiwania i na wezwanie, przyjdź do Jezusa, wezwij jego imienia. On tam stał, nie miał świadomości. Jak? Wtedy pomodliliśmy się. I on tam wtedy oddał swoje życie Chrystusowi. A Bóg widział szczerość i widział posłuszeństwo: kto do mnie przychodzi, nie odrzucę go precz. Amen? Troszka wiary. Czasami mówimy, ile ja muszę mieć wiary, żeby coś się wydarzyło. Ale kiedy zaczynasz okazywać posłuszeństwo dla słowa, Panie, na słowo Twoje, dlatego że Ty powiedziałeś, pomimo wątpliwości, które mną targają, pomimo tego, że przecież ja w mojej głowie mam to, całą noc pracowaliśmy, ale na Twoje słowo ja zarzucę się. Dobrze jest na słowo pana, nie polegając na sobie, po prostu. Wiecie, czasami jest tak, że ja tak mówię trochę po sobie, chciałbym na siłę kogoś nawrócić, wtłoczyć mu, żeby. Dlaczego on nie rozumie tego, co jest tak proste? Ale tego ja nie uczynię, co mogę zrobić. Mogę po prostu siać słowo wiary, słowo życia, zasiewać w sercach, spodziewając się, bo wiara jest spodziewaniem się, spodziewając się, że Duch Święty, Duch Święty, w pewnym momencie to słowo ożywi w sercu, w myślach i da zrozumienie dla tego człowieka, aby mógł położyć swoją ufność w boku. To mogę zrobić. Prawda? Wszyscy możemy to robić. I powinniśmy to robić, bo to jest nasza odpowiedzialność. Tak więc Izraelici mieli słowo: wejdźcie do ziemi. A oni powiedzieli, ale tam są olbrzymi. Gdyby okazali posłuszeństwo wbrew wszystkiemu, na słowo Pana gdyby zadziałali, ale nie zadziałali. A później, kiedy chcieli, kiedy się zorientowali, że źle zrobili, Pan już powiedział: Nie wyruszajcie już. Z 600 tysięcy mężczyzn powyżej 20 roku życia tylko dwie osoby weszły do tej ziemi po 40 latach. Reszta umarła na pustyni. Straszne, nie? Z powodu niewiary. Z powodu tym, że nie zrobili czegoś na słowo Pana. Nie zaufali słowu Pana. Ja chciałbym, żebyśmy, rozważając te rzeczy, żeby w Twoim i w moim sercu podnosiła się wiara, że Bóg posyła słowo, słowo, które tutaj jest zapisane, i Ty i ja możemy się uchwycić. Słowa. Polegać na Bogu, na Jego słowie, bo nie ma innej możliwości. W ogóle to jesteśmy ludem słowa, księgi. Tak jak Izrael był ludem księgi, tak Kościół jest ludem księgi Starego i Nowego Przymierza. Chociaż jesteśmy w Nowym Przymierzu. Tak więc ta historia uczy nas, że kiedy Pan przemawia. Kiedy Bóg posyła Ci słowo, trzymaj się go. Trzymaj się go. Dzisiaj zadzwoniła do mnie jedna osoba, jedna siostra. Mówi, że modli się o swój dom, o swoją rodzinę. I ma taką głęboką pewność, że Bóg sprawi zbawienie dla jej domu. I mówi, kiedy miałam 8 lat. Miałem sen. Widziałam niebo. Ktoś trąbił na trąbie w niebie. Widziałam przepiękne kolory. I usłyszałam głos. Będziesz zbawiona ty i twój dom. Miała osiem lat, jeszcze nie znała pana. Ja mówię: trzymaj się słowa. Jeśli Bóg dał ci prorocze słowo. Kiedy byłaś dzieckiem, trzymaj się słowa. Nie wypuść go. Ufaj Bogu. Ta historia mnie uczy jeszcze jednej rzeczy, drodzy. Ta kwestia słowa tu jest niesamowicie ważna, bo moje poleganie na słowie Bożym dotyczy całego naszego życia, naszej codzienności, naszej duchowej walki. Przecież jeżeli mam ubrać zbroję, a każdy z nas ma mieć zbroję Bożą. Zwróćcie uwagę, pierwszą rzeczą w zbroi Bożej przepasz biodra swoje pasem prawdy. Prawdy. A to jest słowo. Jeżeli Piotr pisze w swoim liście okiełznajcie wasze myśli, biodra waszych myśli. A więc jeżeli jestem opasany prawdą, Znam prawdę. Dlatego to jest tak ważne, aby chrześcijanie poznawali prawdę, żyli księgą, słowem. Wiecie, dzisiaj jest trudno, szczególnie jeśli chodzi o młode pokolenie, ale my też czasami mamy z tym problem, bo te wiadomości w internecie skaczemy z jednego na drugi i, i nie, godzina mija, dwie godziny mija. Pytam się, jak wygląda przeglądanie, studiowanie, rozważanie Bożego Słowa? Pięć minut? Dziesięć? Ale ja mam być przepasany prawdą, czyli inaczej mówiąc, z prawdą Słowa Bożego, powinienem być opasany, być pełen prawdy, aby wiedzieć i nie dać się oszukać w różnych sytuacjach naszego życia. Bo przeciwnik lubi wykrzywiać, drogi Boże. Ale ja i ty mamy znać prawdę, a później wziąć co miecz, którym jest słowo Pana. I kiedy wbierzesz ten miecz słowa, bo znasz prawdę i to słowo jest w Tobie, wtedy mówisz: napisano jest. Szatan mówi: jedno. Świat mówi jedno, ale ty wiesz, co jest prawdą, i trzymasz się słowa, i mówisz na słowo Pana. Ja jednak będę robił inaczej. Wiara Bogu objawia się w posłuszeństwie dla słowa Pana, na słowo Twoje, Panie. I tutaj jest druga rzecz niesamowita przebija w tym fragmencie Bożego Słowa. Lekcja, która płynie z tego, że jeśli trudzimy się, ale bez nie będąc w Jego woli, nie na Jego słowo, bez Jego błogosławieństwa, nasz trud jest nadaremny. Całą noc, panie, pracowaliśmy. Ale popatrzcie, kiedy Bóg mówi, zrób coś. I kiedy robimy coś, bo Pan tak powiedział, ty i ja mamy prawo oczekiwać, że ten trud i ten wysiłek przyniesie błogosławieństwo Pana. Tam ryb nie powinno być. Ale kiedy Bóg dał słowo, Bóg zaczął działać. I kiedy oni okazali posłuszeństwo wbrew wszelkim wątpliwościom, popłynęli. Oto Bóg ich pobłogosławił. Mówię dawno odkrytą rzecz, że to błogosławieństwo Pana nas ubogaca pod każdym względem. Mogę się trudzić i zamęczać i ciągle będę jakby pracował dla dziurawego worka, ale jeżeli Pan mnie błogosławi, to będę mniej pracował, a i tak Bóg będzie mnie błogosławił, amen sobie myślę, Boże, tylko Ty możesz dać wzrost. Tylko Bóg. Moja praca zawodowa, moja nauka, moje ewangelizowanie, jeżeli nie ma w tym błogosławieństwa Pana, będzie pot, łzy i nic więcej. Ale jeżeli idę na Jego Słowo, to będzie i pot, i będą łzy, ale będzie owoc. Pan będzie błogosławił. Nawet nie muszę tego czasami widzieć, ale na pewno Pan stoi za swoim słowem, za swoim błogosławieństwem. I kiedy modlimy się, mówimy: Boże, zresztą tak pisze też Paweł w liście pierwszym do Koryntian. Jeden sieje, inny podlewa. Kto daje wzrost? Bóg daje wzrost. I to dotyczy nas indywidualnie, dotyczy w ogóle zbiorowości. Jeżeli Słowo Boże jest siane, Bóg, ktoś inny to Słowo podlewa modlitwą, potwierdza Słowem. Jeśli Twoje i moje serce jest uprzejme dla Słowa, otwarte dla Słowa, to Bóg sprawia, że prawda rośnie. Słowo Boże zaczyna w nas i przez nas wydawać owoc. Na Słowo Twoje. Zarzucę sieć. I kiedy przychodzi tak ogromne błogosławieństwo, o którym nawet nie myślał, pada skruszony i wybacz, jestem grzesznym człowiekiem. To jest tak, jakbym gdzieś tam słyszał: Panie, ja nie miałem wiary. Ja wątpiłem, ale tylko dlatego, że Ty powiedziałeś, to zrobiłem. Zobaczcie, co Jezus mówi. Piotrze, nie bój się. Od tej chwili będziesz ludzi łowił. Nie bój się. Apostoł Paweł pisze podobnie w liście do Koryntian 15, 10. Lecz łaską Bożą jestem tym, kim jestem. Lecz łaska Jego przeciwko mnie nie była daremna, lecz więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Te dwie rzeczy. Twój i mój trud i wysiłek z Bożym błogosławieństwem przynosi owoc. To nie znaczy, że kiedy będę siedział i nic nie robił, będzie błogosławieństwo. Nie. To musi być trud, wysiłek, ale gdzie w tym wszystkim Bóg udziela błogosławieństwa, przychodzi jego obfitość, przynosi, przychodzi owoc w naszym życiu. Jedno związane jest ściśle z drugim. Dlatego powiedziałem: Będzie pot, będą łzy, będzie płacz. Jak mówi jeden z psalmów, nie wiem czy to 126 czy 7, że ci, którzy wychodzą i, i sieją ziarno ze łzami, tak? będą zbierać snopy, tak? z radością będą przynosić snopy. Jest trud, jest wysiłek, jest płacz, jest walka. Drugi przypadek, to jest opisany w Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale. 14 rozdział Ewangelii Mateusza. Od wiersza 22 do 33. I zaraz wymóg na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lud. A gdy rozpuści lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów, wiatr bowiem był przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, się i mówili, że, ta, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: Ufajcie. Ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu, rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: Przyjdź. I Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się. I gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: O małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał, a ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: Zaprawdę, ty jesteś synem Bożym. Ile osób chodziło po wodzie przed Piotrem? Był ktoś taki w starym przymierzu, kto chodził po wodzie? Ja czytam o ludziach, którzy rozdzielali wodę. Prawda, Eliasz uderzył płaszczem w Jordan, rozstąpił się. Morze się rozstąpiło jak Bóg. To sprawił przy wyjściu z Egiptu. Elizeusz też tak zrobił jak Eliasz. Izrael przeszedł przez Jordan, prawda? Jak kapłani weszli z arką przymierza, zanurzyli stopy w arce przymierza, Jordan się zatrzymał. Ale żeby ktoś chodził po wodzie, nie było takiego przypadku. Tu jest kilka różnych myśli, ale chcę się skupić na tych najważniejszych. Oto. Dzieje się coś zdumiewającego. Oni mieli prawo się wystraszyć. Jezus idzie, jest zburzone jezioro, fale są dość duże, wiatr jest mocny, zresztą oni mają trudności z przepłynięciem. I widzą, że Jezus idzie po wodzie. Nie wiem, jak to, co to się stało w głowie Piotra, że mówi: Panie, może ja bym tak spróbował. Jeśli, czy mogę przyjść? Zobaczcie, co robi wiara. Wiara jest antidotum na strach. Im więcej w nas jest wiary, tym mniej strachu. Jeżeli boimy się, myślisz, co będzie jutro, bo teraz tak, tu wojna, tu podwyżki, tu nie ma węgla. Wszystko jest, że tak powiem, takie jest życie. Diabeł chcę związać strachem nie tylko ludzi w tym świecie, żeby ci, którzy zaufali Bogu, się bali. Antidotum na strach jest wiara, czyli zaufanie Bogu. I mam takie, takie słowo złota obietnica w Hebrajczyków w 13 rozdziale, bodajże piątym wierszu, gdzie Bóg wyraźnie powiedział do swoich dzieci: nie opuszczę cię, ani cię nie pozostawię. I to mówi w kontekście finansów. Nie opuszczę cię, ani cię nie zostawię. Wierzysz czy nie? Jeżeli nie wierzysz, będziesz się lękał i bał każdej nowej wiadomości. A jeśli wierzysz, będziesz budził się rano i mówił: Mój Bóg się o mnie troszczy. I nie muszę się bać. Amen? Wiara, zaufanie. Strach się wzmaga, gdy nasza wiara tupnieje. Ale Bóg mówi, powstań wierze. W zaufaniu Bogu, a zobaczysz, że strach zniknie. Pojawi się pokój, cisza i ukojenie. Jak to mówi takie polskie przysłowie, strach ma wielkie oczy. Mysza staje się lwem. Jak w tej bajce. Wiara usuwa góry strachu i wątpliwości. Strach nas więzi, ale wiara w Pana czyni nas wolnymi. Strach paraliżuje. Nawet strach powoduje, że tracisz te zdolności, których wiesz, że masz. Gubisz się. Panie, jeśli to Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Gdzie tak widzę te spojrzenia innych apostołów. Patrzą na Piotra i mówi, zwariował. Jeszcze nigdy nie widzieli, żeby ktoś chodził po wodzie. I teraz ich kolega, ten, który jest z nimi, uczeń Chrystusa, on chce spróbować tego, co Jezus. A Jezus mówi, Piotrze, nie zawracaj mi głowy fanaberiami. Bo wiecie, dla mnie to wygląda jak taka fanaberia. Niech nie już tam siedzi w tej łodzi. Jezus przyjdzie, będzie. Panie, jeśli to Ty. Jezus go nie zganił. Jezus go nie zganił. Wiecie, Bóg kocha się w ludziach, w takich ludziach, którzy są gotowi przekroczyć pewne granice. I zwróćcie uwagę, On wyszedł znowu, tak jak wtedy powiedział: Na Twoje słowo zapuszczę sieć. Tak Jezus mówi: Przyjdź do mnie. On ma słowo, i na tym słowie On idzie. Tam nie ma żadnych palików, o których Piotr już wie, i On tak sobie skacze z palika na palika, do, do, jak w jednym dowcipie. Nie ma tam nic. Jest woda. 40 do 60 chyba metrów głębokie jest to jezioro. Ono jest zburzone. Ale na słowo Jezusa on wychodzi z łodzi i idzie w kierunku Jezusa. Pan Jezus kiedyś powiedział tak: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe czynić będzie, bo ja idę do ojca. Niesamowite rzeczy. Wiecie, nie próbujcie chodzić po wodzie, a szczególnie gdzieś na wzburzonym jeziorze, bo to nie jest obietnica dla wszystkich. On otrzymał bezpośrednio słowo od Pana. Ja wiem, czytałem podczas przebudzenia w Indonezji w 60. latach ubiegłego wieku, kiedy Bóg posyłał. Swoich ludzi i nawet dzieci do głoszenia Ewangelii, którzy szli od wioski do wioski podczas potężnych powodzi, że mosty były zburzone, rzeki, że tak powiem, występowały z brzegów, i zdarzały się sytuacje, że ci wierzący ludzie, żeby dojść do drugiej wioski i głosić Ewangelię. Tak czytałem, to było, było w prasie zachodniej, nie u nas, bo to czasy komunistyczne przechodzili po wodzie. Ale ci, którzy nie mieli wyraźnego słowa, tonęli. Nigdy wcześniej człowiek nie chodził po wodzie. Dopiero Piotr. Panie, jeśli to Ty. Oto Bóg jest gotów uczynić rzeczy wielkie, niezwykłe. Kiedy zaufamy Bogu, jesteśmy gotowi wyjść z takiej strefy bezpieczeństwa, bo pobudzeni jesteśmy przez Słowo i przez Ducha, aby coś zrobić. I tak ja mówię, ale nigdy, nikt wcześniej czegoś takiego nie robił. Oczywiście, no, czy to jest takie oczywiste, że człowiek może chodzić po chodzie? No, raczej nie, prawda? Byśmy powiedzieli, no, ale popatrzcie, jest napisane tak: Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła, tak, iż chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. I to nie Paweł wymyślił, ale ludzie, którzy widzieli moc Bożą w życiu Pawła, dochodzili do takiego przekonania. Jeśli tylko weźmiemy chustkę i dotkniemy ciała Pawła, zaniesiemy do naszych chorych do domów, którzy leżą w domach, będą zdrowi. To była ich wiara. Zwróćcie uwagę. To nie wyszło od Pawła, to wyszło od ludzi, i tu jest napisane niezwykłe cuda czynił Bóg. Nie Paweł, Bóg przez ręce Pawła. To nie my czynimy cuda. Bóg czyni cuda przez nas, przez nasze ręce. Dlatego jest napisane, na chorych ręce kłaść będą i będą uzdrowieni, ale za tym stoi obietnica Boga. Bóg. Cień przechodzącego Piotra. I Piotr sobie tego nie wymyślił. I sobie, sobie tak szedł, tak, on tak się czuł. No, jak Bóg to mnie nie używa, mówicie co, jak tak będę trzedać, cień padnie, to idźcie tam pod ten cieni. Nie, znowu ci ludzie, widząc namaszczenie, powiedzieli: Gdy tylko cień Piotra, wystarczy cień. Tak jak ta kobieta mówi: dotnę się tylko szaty Jezusa, ale nie tylko ona, wielu Żydów. Czytamy w tym 14 rozdziale pod koniec, że wielu Żydów przychodziło do Jezusa i mówiło, gdy tylko dotknę Jego szaty, będę uzdrowiony. A więc ta wiara pojawiła się w sercach ludzi. I oni z tą wiarą i z tym oczekiwaniem mówią, nawet Jezus nie musi nas dotykać. Wystarczy, że dotknę Jego szaty. Wystarczy, że chustka, która dotknie ciała Pawła, i my wierzymy, że Bóg, który jest w życiu Pawła obecny, On uzdrowi naszego chorego, nawet demony uciekały. Co za wiara? Co za oczekiwanie? Drodzy, kiedy lud Boży przychodzi do zgromadzenia i ma wiarę, i ma oczekiwanie, oto dzisiaj będziemy oglądać moc Pana. Nie będzie to tylko nabożeństwo, ale będziemy oglądać moc Pana. On będzie nas dotykał, będzie nas podnosił, będzie nas uzdrawiał. Oczekiwanie. To jest niesamowite. Niesamowite. Wiecie, jest tak różna wiara i nas pojedynczo i zgromadzeń, tak różne oczekiwanie, spodziewanie się, bo wiara jest Spodziewaniem się tego, co do czego mamy nadzieję, że będzie, jest aktywna. Jak to się stało, że Daniel uniknął pożarcia przez lwy? Jak to się stało? Pamiętacie list do Hebrajczyków, jedenasty rozdział, kiedy są wymienieni bohaterowie wiary? Przez wiarę zamknęli paszczę lwą, tak? Przez wiarę. Daniel miał wiarę, robił rzeczy, które uważał, że należy robić codziennie. Trzy razy dziennie przychodził po swoich obowiązkach, czy w przerwach, wszedł do swojego mieszkania, okno miał skierowane w kierunku Jerozolimy, padał na kolana, modlił się, dziękował, chwalił Boga. I ktoś wprowadził zakaz modlitwy. Dzisiaj ludzie by powiedzieli tak: 30 dni idzie wytrzymać bez modlitwy. Ale nie Daniel. Nie Daniel. Czyli modlitwa jest dobrą rzeczą, właściwą rzeczą wobec Boga? I wiecie, ktoś mógłby powiedzieć: Przecież te 30 dni szybko miną i zachowam życie. On był gotów stracić życie, tylko aby nie przestać się modlić. Ja muszę tam być w zgromadzeniu Pana. Ja muszę być na modlitwie. Ja muszę dzisiaj, bo mam tak sobie postanowiłem, że o tej, do tej porze praktykuję moją modlitwę osobistą z Panem. I nic nie było w stanie Daniela zatrzymać. Przez wiarę. Dekret wyszedł, wrzucili go do tej jaskini. Wiesz, 24, 6 rozdziału księgi Daniela mówi tak. Kiedy już król nie spał w nocy, pościł, modlił się za Danielem, bo zorientował się, że wpadł w pułapkę. Wtedy król bardzo się. Wtedy król bardzo się ucieszył, bo woła Danielu, czy ten Bóg cię wyratował, któremu zaufałeś? Wtedy król bardzo się z tego ucieszył i rozkazał wyciągnąć Daniela z Jamy. A gdy wyciągnięto Daniela z Jamy, nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia, gdyż wierzył swojego Boga. A inne tłumaczenia mówią, gdyż ufał swojemu Bogu. Oto przez wiarę, wiarę naszą, Twoją i moją, czasami taką prawie że już niewidoczną, ale Bóg widzi. Bóg jest w stanie i dokazuje potężnych, potężnych rzeczy. Nie bójmy się. Patrz w przyszłość w pełni ufności w Panu. Tak jak było czytane, nasze życie jest w Jego ręku, nasze tchnienie jest w Jego ręku. Ono wszystko się troszczy. A nawet gdybyśmy mieli oddać życie, tak dzisiaj czytałem Daniela troszeczkę inne miejsca, też o Lwach, ale nie tylko, gdybyśmy mieli oddać życie, List do Hebrajczyków. To czy jesteśmy gotowi? I wtedy okaże się wiara. Kto wytrwa do końca, kto zachowa wiarę do końca, ten będzie, ten będzie zbawiony. Ale też z drugiej strony pamiętajmy, budujmy w sobie zaufanie i wiarę. Bądźmy tymi, którzy oczekują od Boga. Wielkich rzeczy, Jego cudów, znaków, Jego działania. Powstańmy, aby się modlić. Panie Jezu, tak chcemy być tymi, którzy ufają Tobie. Chcemy być ludźmi wiary. I pomimo różnych trudności i przeciwności, z którymi się zmagamy na co dzień, Panie, chcemy Tobie ufać całkowicie. Panie, dziękujemy Ci, że Ty masz dla Kościoła rzeczy wielkie. I dziękujemy Ci, że Ty nigdy nie śmiejesz się z naszej wiary, ale ją honorujesz. Panie, ty nie wyśmiałeś Piotra, kiedy powiedział: Panie, pozwól mi przyjść do Ciebie. Ale go pobłogosławiłeś, dałeś słowo i on mógł stanąć na słowie i iść po wodzie. Pomóż nam, Panie. Pomóż nam, Panie, chodzić w wierze w sytuacjach, których wydają się nie do przejścia, bo jesteś naszym Panem i naszym Bogiem. I wyznajemy to teraz, że jesteś ponad wszelką przeszkodą, ponad wszelkimi przeciwnościami, Panie, dzięki Twojemu Słowu i na mocy Twojego Słowa Ostaniemy się, zwyciężymy, Panie, pójdziemy dalej. Tak modlę się, Panie, abyś błogosławił nasze życie, nasze domy, nasze serca. Panie, pośród największych burz, pośród największych kryzysów, Ty się nie zmieniasz. Ty się nie zmieniasz. Jesteś wczoraj, dziś na wieki ten sam. I to wyznajemy naszymi ustami, naszą wiarę. Nie milcząco wyznajemy, bo słowo Twoje mówi o wyznawaniu wiary. To by niech będzie chwała. Błogosław nasz zbór. Daj nam oglądać więcej i więcej, Panie. Dziękujemy za to, co nam dajesz. Daj nam oglądać więcej i więcej z Twojej mocy, z Twojej łaski i z Twojego błogosławieństwa. Amen.